przywódcom tworzącej się konspiracji wojskowej po upadku księstwa warszawskiego był Walerian Łukasiński. Początkowo ta konspiracja działała w ramach masonerii, postawione wolnomularstwo narodowe. Ta formuła niespecjalnie się sprawdziła, doszło do rozbieżności napięć między członkami i ostatecznie zadecydowano o rozwiązaniu wolnomularstwa i utworzeniu w 1821 roku Towarzystwa Patriotycznego. Na czele stanął Walerian Łukasiński. Wkrótce po utworzeniu organizacji w ręce Konstantego wpadły dokumenty mówiące o jego działalności w wolnomularstwie narodowym. Między innymi rytuał drugiego stopnia pisany przez niego osobiście. Łukasiński został aresztowany, oddany pod sąd wojskowy. Jedynie Jan Skrzynecki próbował bronić oskarżonego i doprowadzić do złagodzenia wyroku. Pozostali byli posłusznymi wykonawcami woli Konstantego i Łukasiński został skazany za odległe usiłowanie zbrodni stanu na 9 lat więzienia. Egzekucja miała uroczysty przebieg. Zawieziono go w otwartym furgonie do obozu wojskowego na Rogatkach Warszawy. W czworoboku żołnierzy polskich i rosyjskich, otoczonych milczącym tłumem, kat zdarł mu szlify, złamał nad głową szpadem, zdarto z niego mundur i obraną w strój więzienny, zgolono głowę i zakuto w 10-kilogramowe kajdany. Następnie wraz z innymi skazańcami musiał pchać przed frontem wojska taczki. Patrzył prosto w oczy mijanym oficerom i żołnierzom. Bardzo wielu płakało. Natychmiast po egzekucji zawieziono do twierdzy w Zamościu. Tam za organizację buntu został skazany na karę cielesną i przedłużenie więzienia do lat 14. W noc listopadową Konstanty wywiózł z Warszawy Łukasińskiego. Nowym miejscem kaźni Łukasińskiego stały się mlochy w twierdzy Szlisselburskiej, w której był przetrzymywany przez 30 lat na ubitej ziemi w całkowitej izolacji od świata zewnętrznego i innych więźniów. Co ciekawe, Rosjanie pozwolili na powrót do Polski Piotra Wysockiego, który wołał powstanie listopadowe. Nigdy nie pozwolili na opuszczenie więzienia Łukasińskiemu. Pod koniec życia poprawiono mu warunki odbywania kary, pozwolono czytać i pisać. Napisał wtedy pamiętnik. Pisał w nim: z urodzenia i wychowania Polak ja nienawidziłem Rosji i jej mieszkańców. To były skutki wrażeń, jakie na mój dziecinny umysł robiły krwawe sceny 1794 roku. Teraz, nie przestając kochać nad wszystko moją ojczyznę, ja nie mogę nienawidzić żadnego narodu, gdyż będąc sąsiadami, nie będą nigdy używać pomyślności, jeżeli zachowają dawną nienawiść i będą szkodzić sobie wzajemnie. Łukasiński zmarł w 1868 roku w Szlisselburgu, w rosyjskich więzieniach. Spędził w sumie 46 lat.